pompki na jednej ręce, plank w wersji na Supermana. Brzmi hardkorowo i bardzo dobrze. Tak ma brzmieć. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z treningiem funkcjonalnym na najwyższym poziomie. Zostawiam Was sam na sam z Kamilem. Rozpoczynamy Aktywny Śląski. W tej wersji podciągania nie wykorzystujemy w ogóle łokci. Podciągamy się samymi łopatkami. Maksymalnie spadamy w dół, wypuszczamy łopatki, wypuszczamy barki do góry. Zaczynamy podciągnięcie tylko i wyłącznie łopatkami. Ściągamy je w dół do kręgosłupa, spinamy tył barku. Łokcie są nieruchomo. Wersja z podciąganiem równolegle do podłogi również możemy wykorzystać bez zginania łokci. Pracujemy samymi łopatkami. Mocno wypuszczamy barki do góry, opadamy klatką piersiową jak najniżej, rozciągamy łopatki i samymi łopatkami ściągamy do kręgosłupa, podciągając klatkę piersiową do góry. Kontrolujemy wdech, wydech. W momencie opadania nabieramy powietrze, w momencie podciągania wypuszczamy. Staramy się wykonać jak najwięcej powtórzeń, ile tylko możemy w każdej serii. W tym ćwiczeniu musimy mocno pochylić klatkę piersiową w dół, rozciągnąć nasz mięsień najszerszy grzbietu, ręce wyciągamy do góry. Taśma przy okazji dodatkowo rozciąga nam barki. I w momencie prostowania tułowia przyciągamy prostymi ramionami taśmę aż do pachwiny. Mocno ściągamy pod koniec ruchu łopatki. Klatkę piersiową podwijamy pionowo w górę. Biodra mamy cały czas odwinięte do tyłu. W momencie wypuszczania rąk opadamy klatką piersiową, nabieramy powietrza. Podnosimy się przyciągając ramiona, wypuszczając powietrze i dociągając łopatki do tyłu. Pilnujemy, żeby plecy nie były okrągłe na koniec ruchu, nie wysuwamy barków w przód, nie odginamy kręgosłupa w tył. Podwijamy klatkę piersiową, ale trzymamy biodra mocno wypięte do tyłu. Trzymając taśmę w jednej ręce, mocno rozciągamy bok tułowia, nabieramy powietrza w momencie opadania, prostując tułów powolnym ruchem wypuszczamy powietrze, pilnujemy tego, żeby nie skręcać klatki piersiowej, nie odginać tułowia do tyłu, nie pochylać się w przód. Jeśli mamy problem z kontrolowaniem pozycji, możemy to ćwiczenie wykonywać z plecami opartymi o ścianę, pilnując, aby obie łopatki przylegały bezpośrednio do ściany. Po skończeniu serii na jednej stronie od razu przechodzimy do drugiej. Poziom trudności regulujemy albo wybierając krótszy odcinek taśmy, albo sięgając po taśmę z większym oporem. Jak wspomniałem, unikamy jakiejkolwiek rotacji w kręgosłupie, nie pochylamy się w przód, nie pochylamy do przodu. Tu trzymamy sztywno w linii prostej.